Kwestia budowy wielonionowego basenu powraca co jakiś czas. W tej sprawie włodarz miasta zorganizował ostatnio spotkanie. Basen oczywiście można wybudować, ale skąd na tak dużą inwestycję wziąć pieniądze? I o to właśnie rozbija się cała sprawa. Miasto nieraz próbowało pozyskać środki zewnętrzne na tego typu inwestycje, ale póki co bez sukcesu, do czego zresztą przyznaje się Paweł Okrasa. Już w roku 2016-17 poprzez środki zewnętrzne, poprzez środki z dotacji w ramach funduszów RPO. Niestety wtedy nam się nie udało. Nie będę wracał do tego, bo tam była historia długa, też sądowa, ale to nie o to chodzi. Ponownie wniosek złożyliśmy w zeszłym roku w ramach Funduszu Inicjatyw Samorządowych. Wówczas również ten wniosek nie uzyskał akceptacji. No i tak naprawdę możliwości takie, aby gmina pozyskała dotację stricte na budowę takiego obiektu, jakim jest basen, właściwie są bardzo niewielkie, a wręcz równe zeru. Rozmawiałem też z panem posłem Pawłem Rychlikiem, który mówił, że w nowej perspektywie unijnej, która się gdzieś w tej chwili kształtuje, no baseny nie będą tymi inwestycjami, które będą mieć specjalne preferencje w ramach tych środków. Ja ciągle czekam na spotkanie z panem ministrem Budą i takie spotkanie będzie. Już w końcu nam się udało takie spotkanie umówić, spotkanie zdalne. Ono będzie na początku kwietnia po wielokrotnych próbach i też niejako się chcemy tym utwierdzić. Natomiast no wiemy, że inne samorządy mimo wszystko budują takie obiekty jak baseny. Skoro nie z budżetu miasta i bez środków zewnętrznych, to może wybudować basen za środki z komercyjnego kredytu. Jest to jakiś pomysł, ale jak wiadomo, obsługa kredytu kosztuje, a w sumie na inwestycje potrzeba bagatela około 30 milionów złotych. Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji miałby zostać przekształcony w spółkę i ta właśnie spółka miałaby ów basen wybudować. To jedna z możliwości. My jako bank byśmy udzielili państwu kredytu, no to zobligowani jesteśmy monitorować wykorzystanie tego kredytu. To wszystkie elementy wchodzą takie typu doradca techniczny, ponieważ jako bank jesteśmy instytucją finansową, nie do końca wiemy i znamy się, że tak powiem, na wszystkich meandrach budowlanki i odpowiedniego przeprowadzenia inwestycji. Więc wtedy wymagamy, żeby to był zewnętrzny podmiot, który dodatkowo wchodzi i jest jakimś tam kosztem tej transakcji. A w przypadku jakby tej struktury mówimy, że my pożyczamy państwu, jakby rozterminowujemy państwu wierzytelności dotyczące udziałów. Czyli inwestycja zostaje trochę z boku, a tutaj w mojej ocenie najlepszym nadzorem będzie objęta przez państwa, bo no państwo realizują co roku wiele inwestycji od tylu lat z sukcesami, więc jakby państwo wiedzą najlepiej, jak nadzorować, jak przeprowadzić postępowania, jak później te inwestycje przeprowadzać, więc taka instytucja jak bank, no nie jest państwu do tego potrzebna, czy tam jakiś doradca techniczny, który no będzie dodatkowym kosztem przy takiej transakcji. Więc jakby reasumując, mówimy o tym, że pojawia nam się inwestor pasywny, prywatny, który obejmuje udziały w spółce, w zamian za ten wkład pieniężny, który później zostaje przeznaczony na inwestycje. Jeżeli inwestycje ma realizować miasto, czyli środki są potrzebne miastu, to następuje sprzedaż udziałów w istniejącej spółce. Czyli miasto jako właściciel, w procedurze oczywiście konkurencyjnej, wybiera inwestora finansowego, który kupuje udziały od miasta, dzięki czemu miasto uwalnia jakąś część ceny zakupu tych udziałów, i w takim wypadku to miasto realizuje inwestycje. Natomiast jeżeli miasto chce, żeby inwestycja była zrealizowana przez spółkę komunalną, tak jak widzimy tutaj, to w takim wypadku nasz wybrany w procedurze konkurencyjnej inwestor finansowy wchodzi jako wspólnik do spółki, podwyższa kapitał zakładowy i to spółka komunalna dysponuje środkami od tego inwestora finansowego. Finalnie to miasto pozostaje 100% właścicielem spółki, która będzie realizowała inwestycje. Czyli o ile w tym przykładzie PFR-u, który jest bardzo podobny, PFR jednak zostaje w spółce i w związku z tym no, rości sobie określone uprawnienia do kierowania też tą spółką i kontroli nad nią, tutaj w tym modelu proponujemy Państwu rozwiązanie, czy też no, jest to taka struktura, która gwarantuje Państwu jakby właściwie od początku
pełne władztwo nad spółką, która realizuje inwestycje i która już ma środki na zrealizowanie tej inwestycji, tak? Przy czym to trochę wyprzedzając, powiem, no, mówimy o dużych kwotach, znaczy o takich kwotach, które są absolutnie wystarczające do tego, aby zrealizować chociażby takie zadanie, jak mówił pan burmistrz, czyli budowę czy modernizację ośrodka akwaparku czy basenów miejskich. Co więcej, my mówimy o inwestycji, ale proszę pamiętać, że z tych środków, które jesteśmy w stanie jak gdyby powiedzmy sobie kolokwialnie przeprowadzić do spółki, możecie Państwo realizować kilka inwestycji równocześnie. To nie jest tak, że ta struktura jest jakby przypisana tylko do jednej inwestycji. W związku z tym z środków, które w spółce się znajdą, możecie Państwo realizować w wybranym przez siebie pewnej mapie drogowej i pewnym horyzoncie czasowym kilka inwestycji równolegle bądź też po prostu jakby jedną po drugiej. Nasze baseny nie dość, że są przestarzałe technologicznie, to dodatkowo generują coraz większe koszty. Jak mówi Paweł Okresa, średnio każdego roku miasto dopłaca do wodnej rekreacji około 400 tysięcy złotych. Nie wspominamy już o tym, że praktycznie od roku z małymi przerwami są one cały czas zamknięte. Wiadomo dlaczego, pandemia koronawirusa i lockdown. Wybrać najlepsze finansowanie i wszyscy już się nie mogą doczekać rozpoczęcia inwestycji. Tu się zgodzę również z burmistrzem, z kierownikiem, bo tak przekonuje mieszkańców, że praszka zaraz małolesno, a więc to wszystko odciąża się. My tutaj ten basen na pewno będzie żył. Jest dużo grup takich pływackich, no i po prostu dużo tutaj nie ma nigdzie. Mamy dosyć daleko po prostu, mieszkańcy to też zaobserwowali. No i chciałem tylko przekazać, że mieszkańcy się już nie mogą po prostu doczekać tej inwestycji, bo chyba tylko nam tego brakuje. Dziękuję. Nazywajmy rzecz po imieniu. Gmina zostanie zadłużona na 15 lat, z tego co pan burmistrz mówi, na dodatkowe 30 milionów, mówmy wprost. Oczywiście ta cała inżynieria finansowa pozwala nam na to, że nie wchodzi to nam w zadłużenie i nie obciążamy wskaźników sobie w ten sposób, że no nie możemy pozwolić sobie na pewne rzeczy, ale ogólnie rzecz biorąc zadłużamy gminę na 30 milionów. To musimy jasno sobie powiedzieć. Kwestia formy jest osobną rzeczą, także tutaj też, że chciałbym, żeby to wybrzmiało. Nie dostajemy tych pieniędzy za darmo, trzeba je będzie oddać. Oczywiście możemy zbierać pieniądze z pensji 15 lat, możemy je zbierać, możemy je odkładać. Obecnie przy lokatach na poziomie 0,3%. Możemy te pieniądze zbierać przez 15 lat i za lat 15 już będziemy mieć dom. A przez te 15 lat śpimy w namiocie czy w szałasie. To jest jedna droga. A druga droga jest taka, że wiedząc o tym, że zaciągamy dług, że musimy temu, który nam te pieniądze pożyczy, musimy mu też oddać jego część, no bo to też nie jest Caritas ani Polski Czerwony Krzyż, tylko instytucja komercyjna, która musi też na tym zarobić. Natomiast musimy też wiedzieć o tym, że jest coś takiego jak wartość pieniądza w czasie, czyli to jest coś takiego, że to, że inwestycja w tym roku ją kosztorysujemy na 30 milionów, to wcale nie oznacza, że jak my będziemy przez 15 lat zbierać te pieniądze, prawda, po 2 miliony złotych co roku, odkładamy sobie, to że za lat 15 ona będzie nas kosztować 30 milionów złotych. Bo przez te 15 lat, jeżeli będzie tylko inflacja na poziomie 3-5%, nas będzie kosztować nie 30, tylko 50 milionów złotych. I pytanie jest takie, czy my w tym momencie dobro, które jest potrzebne mieszkańcom gminy obiektywnie, bo tego chyba nikt z nas nie kwestionuje. Czy my chcemy mieszkańcom naszej gminy to dobro dostarczyć w ciągu 3 lat, czy chcemy je dostarczyć w ciągu 18 lat, bo 15 lat musimy tą kasę zbierać, potem jeszcze znowu budować przez 3 lata. To jest taka odpowiedź. Oczywiście no, to są dylematy. Jest to jakiś tam rodzaj długu, bo nikt tego tutaj z nas nie kwestionuje. Pływalnia Kryta obecna, która jest w naszym mieście, została oddana w roku 1985. W tym roku już jest 36 lat, jak ona funkcjonuje. Tak, i powiem szczerze, że co prawda przeszła modernizację technologiczną, ale niektóre elementy budynku i technologii no niestety nie rokują tylu lat, na które ewentualnie moglibyśmy jeszcze czekać. Także wydaje mi się, że te 3-4 lata... No już nie mówię o basenie odkrytym, który jest już w stanie totalnej tragedii. Także
Także wydaje mi się, że tutaj te 3-4 lata to jest akurat taki czas, w którym jeszcze możemy funkcjonować w obecnych warunkach. Dyskusja w sprawie finansowania budowy nowego basenu w Wieluniu nie była wcale taka krótka. Na razie zatem kończymy, ale po więcej zapraszamy już do tematu tygodnia, gdzie obszerna relacja z tego spotkania. Warto będzie posłuchać.